Noworodek w oknie życia sióstr karmelitanek w Sosnowcu. Wczoraj po godzinie 21 sosnowiecka policja otrzymała zgłoszenie o pozostawieniu tutaj maleńkiego chłopca. Noworodek płci męskiej, czysty, zadbany, jak się wydaje, zaopiekowany, należycie zabezpieczony pod względem odzieży, nie posiadający zewnętrznych obrażeń ciała, odżywiony. Chłopiec nie miał jeszcze odciętej pępowiny, był w dobrym stanie, natychmiast został otoczony opieką. Z jednej strony radość, że jest, że żyje, że zdrowe dziecko, no z drugiej, prawda, no jest też ten ból, że zostaje, no, pozostawione, prawda. Niemniej jednak cieszyłam się tym, że jest zdrowe i żywe. Okno życia sióstr karmelitanek działa od 9 lat. To pierwszy przypadek pozostawienia tutaj noworodka. W sytuacji trudno wyobrażalnej dla przeciętnego człowieka, my tej osoby przecież nie znamy, która czuła, nie potępiamy, także musiała się znaleźć w dramatycznej sytuacji, ale jednocześnie dobrze, że wiedziała, że jest takie miejsce, gdzie to dziecko można zostawić. No to też takie złe słowo, ale w jakiś sposób dać mu opiekę. Matka do 6 tygodni może jeszcze zgłosić się po dziecko. Jeśli tego nie zrobi, chłopczyk będzie mógł trafić do adopcji. Kolejne zatrzymania CBA w sprawie korupcji w spółce restrukturyzacji kopalń. Wśród zatrzymanych są dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej oraz kierownik pracowni Głównego Instytutu Górnictwa. W tej sprawie zatrzymano już łącznie 13 osób. Agenci z katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby, 2 naukowców i 2 biznesmenów. Okazało się podczas śledztwa, że te zatrzymane osoby wręczały korzyści majątkowe przedstawicielom SRK w zamian za kontrakty. Nasi funkcjonariusze ustalili, że naukowcy w zamian za łapówki otrzymali kontrakt, który jest wart 500 000 zł. Sprawy nie chciał komentować rzecznik prasowy spółki restrukturyzacji kopalń. Zapowiedział, że spółka będzie współpracowała z organami ścigania. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty o charakterze korupcyjnym. To ciąg dalszy sprawy z ubiegłego roku, kiedy funkcjonariusze CBA zatrzymali wiceprezesa SRK, gdy przyjmował łapówkę od prezesa spółki okołogórniczej. Ostateczna decyzja zapadła. Od 1 lipca szpital w Pszczynie nie będzie miał kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jego działalność zostaje zawieszona. Jest to szpital, gdzie życie i zdrowie pacjentów jest zagrożone. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby tam pacjenci nie przebywali. Liczne kontrole w szpitalu zarządzanym przez spółkę Centrum Dializa wykazały skandaliczne zaniedbania. Niewystarczająca ilość personelu lekarskiego na oddziale neonatologii, 2. poziom referencyjny na oddziale anestezjologii intensywnej terapii, jak również udzielanie świadczeń wyłącznie przez ratowników medycznych na izbie przyjęć, a także udzielanie świadczeń przez ratowników medycznych wraz z pielęgniarkami na oddziale anestezjologii intensywnej terapii, choć powinny udzielać świadczeń wyłącznie pielęgniarki. Szpital miał również nie wykonywać zaleceń pokontrolnych. Z tymi zarzutami przedstawiciele spółki się nie zgadzają. Uważamy, że wyniki pokontrolne i zarzuty, które były w tych wnioskach pokontrolnych formułowane, nie dają podstaw do takiej decyzji. Teraz od 1 lipca jego pacjenci będą musieli szukać pomocy w Tychach, Bielsku Białej, Żorach czy Mikołowie. Rozeznane wszystkie szpitale, które są w promieniu 25 km od szpitala w Pszczynie. Tutaj mamy każdy zakres, który do obecnie realizowało szpital Pszczynek, rozpisany. Decyzje wciąż zapadają. Pytanie, czy ktoś jeszcze może uratować ten szpital? Jestem tuż po rozmowie z panem dyrektorem oddziału Wielkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i będziemy zmierzać do tego, aby przejąć ten kontrakt na zasadzie cesji. Póki co żadnych konkretnych kroków nie podjęto, oprócz tego jednego, który niczego dobrego pszczyńskim pacjentom nie wróży. 16 dzieci zostało ewakuowanych z basenu w szkole podstawowej nr 51 w Katowicach. Skarżyły się na nudności i bóle głowy. Na miejscu interweniowało 8 zastępów straży pożarnej, policja, karetki pogotowia i strażacki pluton chemiczny. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu pomiarów substancji niebezpiecznych, głównie chodziło o chlor, czy jest stężenie w pomieszczeniach basenowych na tyle duże, żeby stwarzało zagrożenie dla osób przebywających. No nie stwierdziliśmy takich stężeń. 8 dzieci zostało zabranych do domu przez rodziców. 8 trafiło do szpitali na badania. Nie ustalono na razie, co było przyczyną złego samopoczucia dzieci. Strażacy zlecili wykonanie prac serwisowych instalacji, które znajdują się na basenie.
zamiast legitymacji szkolnej karty ŚKUP. Do końca marca trwa okres przejściowy. Od 1 kwietnia to właśnie takie karty będą uprawniać dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Z szacunków KZK GOP wynika jednak, że ze 130 tysięcy uprawnionych do korzystania ze zniżki dzieci, tylko 40 tysięcy ma wyrobione karty. Dlatego zdecydowano się uprościć procedurę. Do każdego ucznia będzie przypisany indywidualny numer, to jest tak zwany token. I po wpisaniu tego numeru uczeń będzie zwolniony z tej wpłaty 20 zł przy zamawianiu karty przez internet. Dodatkowo podczas wykorzystania tego tokena również automatycznie będzie zapisywało się na karcie PIN i hasło oraz będzie się kodowała ulga 100%, więc ta procedura będzie uproszczona. Numery token nie są jednak rozdawane indywidualnie. Wystąpić o nie musi szkoła. Po otrzymaniu tokena uczeń może zamówić kartę indywidualnie w domu, a następnie ją samemu odebrać. Akcja zamawiania kart może być także przeprowadzona przez szkołę. Wtedy karty odebrać będzie mógł przedstawiciel placówki, który następnie rozdysponuje je wśród dzieci. Blisko 30 kart ŚKUP trafiło już do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 1 imienia Karola Miarki w Lędzinach. Myślę, nikt nie będzie miał z tym problemu. Także zachęcamy wszystkich rodziców, którzy jeszcze nie mają dla swojego dziecka karty, no żeby po prostu usiedli przed komputerem, bo to łatwa sprawa. Łatwa i warta zachodu. Okres przejściowy zezwalający do korzystania z ulgi na podstawie legitymacji szkolnej trwa do końca marca. Nieoficjalnie mówi się jednak o jego przedłużeniu. Stracił wzrok 12 lat temu po wypadku samochodowym. W wyniku nieprawidłowej diagnozy Łukasz Baruch w ciągu pół roku całkowicie przestał widzieć. Początki były najtrudniejsze, bo ja straciłem wzrok 3 miesiące przed ślubem, także to też był ciężki okres również dla mojej narzeczonej, dla moich rodziców, ale na szczęście wspólnie to przetrwaliśmy. Narzeczona została moją żoną, mamy córeczkę, więc tworzymy szczęśliwą rodzinę, co w przypadku osób niepełnosprawnych niestety wcale takie oczywiste nie jest. Dziś pan Łukasz opowiada widzącym, jak wygląda życie w ciemnościach. Fundacja Wygrajmy Razem gości w dąbrowskich przedszkolach, realizując akcję MUN, czyli Miej Obraz Osoby Niewidomej. Chodzi o to, by otwarcie mówić o tym, jak wygląda życie takiego człowieka i jak się wobec niego zachowywać. Jak ktoś nie widzi, ma bardzo dużo problemów. Nie może jeździć na nartach, bo by na kogoś mógł wpaść i się coś stało mu jeszcze. Żebyśmy się trochę poczuli jak on. Dlaczego? Bo jemu jest trochę smutne. Dzieci próbowały własnymi zmysłami przekonać się, na czym polegają problemy niewidomych. Na pierwszy rzut oka, powiedzmy, ta niepełnosprawność nie jest widoczna. Jeżeli ktoś nie wie, to niekoniecznie musi o tym wiedzieć. A później w formie różnych zabaw zapoznał dzieci ze sprzętami, które ułatwiają mu życie. Na przykład z białą laską czy czujnikiem nalewania płynów. Już! Ja bym nalał. Fundacja Wygrajmy Razem prowadzi również działania wspomagające młodych niewidomych artystów, bo świat bez kolorów to najczęściej przestrzeń pełna dźwięków. Jest dobrze skomunikowane i ma zostać wniesione jako wkład miasta w te inwestycje. Działka znajdująca się na ulicy 1 Maja przy trasie NS ma stać się miejscem rozwoju przemysłu czasu wolnego. Co dokładnie zostanie tu wybudowane, to rozstrzygnie ogłoszony przez władze Rudy Śląskiej konkurs. Konkurs dopiero został ogłoszony. Składanie ofert to do 19 czerwca. Przyjmiemy każdą ciekawą ofertę. Pierwsza, która nas zainspirowała do tego, żeby ogłosić taki konkurs, to było Oceanarium we Wrocławiu, ale tak jak widzieliśmy w Gdańsku, tych ofert było kilka. Wybierzemy tą, która będzie dla miasta najkorzystniejsza. Zainteresowanych budową Oceanarium było kilka śląskich miast. Wśród nich wymieniało się Katowice, Zabrze, Chorzów czy też właśnie Rudę Śląską. Inwestor podkreśla, że przyglądał się kilkunastu lokalizacjom, ale z różnych przyczyn nie spełniały one wymogów. Wygląda na to, że Ruda Śląska jest przygotowana do tego, aby znaleźć partnera. Z tego konkursu wynika, że szuka tego partnera dosyć szeroko, więc pewnie dostanie kilka propozycji, jeśli nasza się przebije przez te inne propozycje, to będziemy budować Rudę Śląską. Nim jednak zostanie wbita pierwsza łopata, trzeba wygrać konkurs. W pierwszym etapie oceniana będzie m.in. jakość koncepcji oraz doświadczenie oferentów. Do drugiego przejdzie jeden inwestor. Będzie musiał przedstawić harmonogram prac, koncepcję architektoniczną oraz biznesową. Potem prowadzone będą negocjacje.